Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Znajdujemy się w Korei Południowej. To miał być odcinek z cyklu Daily Vloguś, tak sobie myślałam, ale właśnie przed chwilą przechodząc przez stację metra zostałam zainspirowana, więc uwaga, zmiana planów. To będzie odcinek o innej tematyce i już Wam powiem, przez co zostałam zainspirowana. Miałam Wam dzisiaj pokazywać, jak nam się tutaj miasto rozrasta. Zobaczcie, jak się wprowadzaliśmy tutaj, to tych budynków jeszcze nie było w ogóle, a tutaj już do tego przy samym metrze wstawiają okna, a w jednym tutaj już się wszystko zaczyna otwierać. I to właśnie to przykuło moją uwagę. Otwiera się tutaj dentysta, widać po tym wielkim ząbku, swoją drogą uroczy. Ale także na górze, nad tą wielką literką R, mamy napis Rynę Estetik. Po tym samym słowie estetik już można się domyśleć, co tam jest. To Rynę, ja czytam Rynę, nie wiem jak to się czyta po francusku, przypuszczam, że to z francuskiego. Ale no po koreańsku czyta się i pisze się Rynę. Swoją drogą, zobaczcie, są też drzewa na dachu, ale tam otwiera się, chyba już jest otwarta, taka mała klinika medycyny estetycznej. Chociaż pewnie zajmuje większą część tego piętra. Robią tam lifting, oczywiście robią tam też różne maseczki, takie jak w salonach kosmetycznych. Robią botoks i inne tego typu rzeczy. Więc czy to nie jest ciekawe, że naprzeciwko stacji metra jednym z pierwszych w ogóle biznesów, jaki się otwiera, jest mini klinika medycyny estetycznej. Nie można o tym powiedzieć, że to jest po prostu salon kosmetyczny, bo nie robią tam takich typowych dla salonów kosmetycznych zabiegów, ale właśnie robią różnego rodzaju zastrzyki. Nie ma na razie wielkiego brania ten budynek, tylko ta medycyna estetyczna, dentysta i co tam? Czy tam jest kawa? I kawa! To już wiecie, gdzie idziemy teraz. Taki jeden budynek z trzema biznesami otwartymi, a już możemy się wiele dowiedzieć o koreańskim społeczeństwie, o tym, co lubią. Jeszcze tam by się przydało biuro nieruchomości, to by już był po prostu komplet potrzebnych do życia rzeczy. Którą jedną z pierwszych rzeczy, która się otwiera, jest medycyna estetyczna. To znaczy, że musi to być mocno popularne w Korei. I rzeczywiście tak jest, więc dzisiejszy odcinek to będzie odcinek o koreańskich standardach piękna. Porozmawiamy o tym, co się w Korei uważa za ładne, jakie cechy są szczególnie pożądane przez Koreanki i Koreańczyków. I powiem też o tych zabiegach estetycznych wykonywanych w Korei, chociaż o tym słyszeliście na pewno nieraz. Wydaje mi się, że wiele informacji, które mogliście na ten temat słyszeć w internecie, jest też trochę przesadzone, więc ja Wam powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy kogoś, kto mieszka w Korei. Rynę Estetik chyba otwarte, bo okno mają uchylone, a dentysta od 1 czerwca. Ciekawe, czy będą jakieś eventy na otwarcie. No nic, tu przyjdziemy 1 czerwca, bo ja muszę iść do dentysty, ale to sobie poczekam. Poopowiadam Wam dzisiaj o standardach piękna, ale nie będziemy ich wprowadzać w życie wszystkich, albo i żadnych, bo nie. Ten salon specjalizuje się w różnych zastrzykach, mimo że czasami niektórzy sugerują mi, że może by mi się jakiś przydał, to ja się lubię. Więc nie będziemy tego robić i tak, idziemy tylko do nowo otwartej kawiarni. Tutaj jakieś wielkie Grand Open, może też jest jakiś event na otwarcie. To jest ta kawiarnia z mewą, co kiedyś była na starym naszym osiedlu. To chyba jakaś sieć kawiarni. Z tego, co mi się wydaje, tutaj mieli soloną kawę. I zamawia się przez ekran, no to idziemy z ekranem. To kawiarnia z soloną kawą. Mam ja kawę z solą morską. Powrót do korzeni na tym kanale. Może moją historię o standardach piękna w Korei będziemy kontynuować z domu, bo pan Zbyszek tutaj, widzicie, mocno wierci. Jeszcze mi się przypomniało, póki jestem jeszcze na dworze, że zapomniałam powiedzieć o jednej wartej odnotowania dzisiaj rzeczy. Jest 16 maja, nagrywam to 16 maja i mamy 30 stopni Celsjusza. Rano po 8, jak son uszedł do przedszkola, było już 22, a teraz jest 30. Można się tutaj roztopić. Na szczęście nie jest jeszcze wilgotno, jest całkiem przyjemnie, w sumie wieje wiaterek, ale jak tak się w słońcu chwilę postoi, to jak przygrzeje, to ino roz. I chyba muszę sobie sprawić taką parasolkę, jak tam ma pani. Swoją drogą, ta parasolka też dotyczy tematu, o którym będziemy zaraz rozmawiać. Po szybkim uprzątnięciu biurka przeniosłam się do swojego biura. Jakbyście zobaczyli tą stronę biurka, której nie obejmuje teraz kamera, to byście się uśmiali, ale nie zobaczycie.
Nie wiem, czemu dotychczas nie poruszyliśmy tematu koreańskich standardów piękna, bo to jest bardzo ciekawy temat, dużo jest na ten temat w internecie. Wspominałam już o niektórych elementach podchodzących pod standardy piękna na tym kanale. Całkiem niedawno był odcinek o tym, czemu w Korei ludzie są szczupli i o tym, że jest wręcz taka presja na bycie szczupłym. Ale bardziej niż na sylwetce, mówiąc o koreańskich standardach piękna, trzeba byłoby się chyba skupić na twarzy. No bo to się rzuca w pierwsze w oczy i to zwykle decyduje, to twarz decyduje o tym, czy uważamy, że osoba jest ładna, czy nie. W Korei oczywiście też tak jest, ale niektóre elementy twarzy, niektóre cechy na twarzy, które w Korei uchodzą za ładne, w Polsce mogą uchodzić za nieładne i na odwrót, więc to jest takie, wydaje mi się, ciekawe, więc zacznijmy. Jedną z takich bardziej zaskakujących dla mnie rzeczy jest nos. W Korei pożądany kształt nosa to jest nos, który jest wysoki, który jest prosty, ale dość wysoki. Mój nie wiem, czy jest wysoki, no jest dość duży, ale w Polsce dość duże nosy uchodzą za no. Raczej nikt sobie nie powiększa nosa specjalnie, prawda? A w Korei to się dzieje. Bardzo częstym zabiegiem medycyny estetycznej jest właśnie zmienianie kształtu nosa, podwyższanie go w ten sposób, że jest taki troszeczkę bardziej zadarty, ale też dużo wyższy. Jest to związane z tym, że po prostu Koreańczycy w standardzie nie mają takiego nosa. No, zwykle koreańskie nosy są dużo bardziej płaskie i takie szersze. Tak jest u wielu Azjatów i Koreańczykom się to średnio podoba. Jeżeli ktoś ma mały, płaski nos, to uznaje się to za taką nieatrakcyjną cechę. To był jeden z tych komplementów, które mnie zdziwiły, kiedy poznałam mojego męża. On mi powiedział, że jaki mam ładny, duży nos. Nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać. Okazało się, że w jego oczach ten mój nos był atrakcyjny. Swoją drogą, ja mu też chyba powiedziałam jakoś na początku znajomości, że ma fajny, mały nos. I przypuszczam, że mógł poczuć się urażony. Ale to pokazuje też, jak bardzo standardy piękna mogą się różnić na świecie. Kolejnym elementem pożądanym przez Koreańczyków na ich twarzach są duże oczy. I to nikogo nie dziwi chyba, bo duże oczy, myślę, podobają się i nam Polakom, i Koreańczykom. Tylko że u nas są troszeczkę łatwiejsze do osiągnięcia. Rozmiar oczu Polaków, no, różni się od oczu Koreańczyków. Mamy większe oczy po prostu, więc zachodnie oczy, oczy obcokrajowców są uważane za atrakcyjne. Więc Koreańczycy, głównie Koreanki, mają dużo sposobów na zmienianie swoich oczu, żeby wydawały się większe. Na przykład często używają soczewek, które są powiększające. Mają taką obwódkę dodatkową. Przez to oczy wydają się większe, bo jeżeli ta tęczówka jest większa, to całe oko wydaje się większe, szczególnie jeżeli dodamy do tego makijaż, czyli na przykład białą kredkę na linii wodnej i jakąś błyszczącą pod spodem. I oczywiście nie tylko powiększające soczewki są bardzo modne, są też bardzo modne kolorowe. Coś, co nie jest bardzo popularne w Polsce, chociaż da się je dostać, można je dostać w sklepach u optyka. W Korei są bardzo popularne i są osobne sklepy z samymi soczewkami i tam jest po prostu do wyboru, do koloru, kolorowych soczewek. Kolejna rzecz dotycząca oczu, która jest bardzo pożądana przez wszystkich w Korei, to jest podwójna powieka. Ja mam takie, nie wiem czemu na swoim przykładzie pokazuję, ale no nie mam co innego przykładu, to nie jest tak, że ja się uważam za jakiś standard piękna w Korei. Nie myślcie, że jestem zadufana w sobie, po prostu nie ma tu innej osoby do pokazywania, ale ja mam takie powieki dość opadające, w sensie no ciężko na mnie pokazać to, czego chcą Koreańczycy, to nie jest dokładnie to, co ja tutaj mam. Koreańczycy chcą po prostu podwójnej powieki. Ja zanim przyjechałam do Korei w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi z podwójną powieką, no bo w Polsce raczej wszyscy w standardzie, powiedzmy, mamy taką powiekę. Chodzi o to, że ta część i ta część są osobne, że mamy tutaj takie załamanie, które oddziela tą powiekę od tej górnej tutaj części. Wielu Azjatów jednak nie ma tego. Oczywiście nie wszyscy. Niektórzy rodzą się z taką podwójną powieką i wtedy już od maleńkości są uważani za takie osoby, które wygrały coś w życiu. Naprawdę już u noworodków się patrzy, czy ma się podwójną powiekę. Chociaż to się może potem zmienić. Ale większość osób nie ma takiej powieki i ta część tutaj i ta powieka są jakby złączone i no najprościej to wyjaśnić na tym przykładzie, że po prostu jeżeli pomalujemy sobie tutaj cieniami, tak jak ja sobie tutaj nabrokatowałam, to nie będzie tego za bardzo widać, bo te części są połączone. No nie widać tej powieki i to jest coś,
czego Koreańczycy nie chcą mieć i to jest chyba najpopularniejszy zabieg estetyczny wykonywany w Korei. Zaraz oczywiście obok wszystkich zastrzyków, botoksów i tego typu spraw. Najbardziej popularna jest operacja, ten zabieg, który sprawia, że mamy podwójną powiekę. Mówię operacja, chociaż tak naprawdę w Korei to jest do tego stopnia popularne, że traktuje się to bardzo rutynowo i bardzo wiele osób to przechodzi. Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele, aż porozmawiałam z moim mężem, zapytałam się go, czy rzeczywiście tak jest i rzeczywiście bardzo wiele osób przechodzi taki zabieg i zmienia to diametralnie kształt ich oka. I to wszystko, co się mówi o Korei, że młode Koreanki dostają na ukończenie szkoły, na przykład w liceum od rodziców w prezencie, zabieg, operację plastyczną, no to zwykle nie są jakieś bardzo skomplikowane operacje. Chociaż i tak dla mnie to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale no nikt nie dostaje pełnej zmiany twarzy. Chodzi właśnie o ten zabieg na powieki. To jest chyba najpopularniejszy tego typu zabieg dostawany na, nie wiem, na dobrze zdaną maturę. W Ameryce dostają samochody, w Korei podwójne powieki. No cóż, tak naprawdę chciałabym, żeby to był tylko taki mit o Korei, żebym mogła Wam tutaj powiedzieć, że nie, tak wcale nie jest, ale rzeczywiście bardzo często się tak zdarza i jak sobie tak po tym, jak już porozmawiałam z moim mężem, popatrzyłam po ludziach, których znamy, z którymi jesteśmy blisko, po znajomych, rodzinie, to rzeczywiście wyjątkowo dużo osób ma podwójne powieki, chociaż na przykład ich rodzice nie mają, więc coś w tym jest. Ciekawą rzeczą są usta, jak już tak jedziemy po częściach twarzy. Ciekawym elementem twarzy są usta, bo w Polsce powszechny dość jest zabieg powiększania ust, ale w Korei jest inaczej. I zabieg takiego intensywnego powiększania ust, jak widzimy u niektórych polskich gwiazd, zupełnie nie jest popularny. Ale oczywiście to nie znaczy, że żadne zabiegi na usta nie są popularne. Na przykład zmienia się kształt ust na taki bardziej falowany. Tutaj wstawimy zdjęcie, bo to na sobie nie pokażę, nie wytłumaczę Wam. I podobno taki kształt ust jest bardziej popularny, bo wygląda się wtedy bardziej uroczo. I to jest coś, do czego chciałam przejść na końcu, ale może teraz już o tym wspomnę. Uroczość to jest coś, co bardzo różni standardy piękna w Polsce i w Korei. W Korei właśnie bardzo pożądany jest uroczy wygląd. Nawet jeżeli patrzymy na makijaż, na to, że bardzo często korzysta się z różu na policzki, ale już niekoniecznie korzysta się z bronzera. Jak popatrzymy na te takie troszkę uroczo powiększone oczy, na tą ilość brokatu na powiekach, bardziej niż seksowny wygląd, w Korei popularny jest szeroko pojęty uroczy wygląd. To jest taka różnica kulturowa bardzo duża i to się zauważa w różnych aspektach życia. Na przykład nawet dorosłe osoby lubią, nie wiem, urocze jakieś takie drobiazgi, urocze torebeczki, urocze portfeliki, pisaki, urocze długopisy. Co jeszcze może być urocze? Urocze piżamy, serduszka, misie, muminki na przykład. Coś, co w Polsce przez niektórych odbierane jest jako infantylne, jako coś niepożądanego, w Korei jest raczej bardzo pożądane. No, ale wracając do twarzy, bo tutaj mam jeszcze parę cech do omówienia, kolejną bardzo pożądaną rzeczą w twarzy jest kształt literki V. Niepożądane są wystające kości policzkowe, dlatego że Koreańczycy, i to bardzo się to wybija na tle innych Azjatów, Koreańczycy mają tutaj bardzo silnie zarysowane kości policzkowe i nie chcą tego. Nie podoba im się to. Ale bardzo im się podoba taka twarz, która się tutaj układa w perfekcyjną literkę V. Wydaje mi się, i znowu w sumie sugeruje się polskimi celebrytami, czy gwiazdami muzyki, albo filmowymi, że bardziej pożądane są jakby takie podniesione kości policzkowe, tutaj widocznie zarysowane i takie dość wsyśnięte, chciałam powiedzieć, wklęsłe policzki. Nawet słyszałam, że są takie zabiegi usuwania tych torebek tutaj tłuszczowych, czy zmniejszania. To jest coś takiego nie do końca popularnego w Korei, w sensie do tego stopnia jak w Europie, że aż są takie wklęsłe policzki, to nie, ale takie dość wystające policzki, jak ja mam, też nie są uważane za coś pożądanego. Mówi się o osobach, które mają takie policzki, że mają nieprzyjemny charakter. Ale co mają policzki do charakteru, to ja w ogóle nie rozumiem. Ale no, tak się mówi. Kształtu twarzy to chyba wszystko.
Jeżeli chodzi o czoło, to wydaje mi się, że ani jakieś bardzo wysokie czoło, ani bardzo niskie czoło nie jest pożądane, po prostu takie normalne, ale ważna jest linia włosów. Bardzo wiele kobiet w Korei nosi grzywki, ale te, które nie noszą, to bardzo dużą uwagę zwracają na to, żeby linia włosów była inna niż moja. Żeby linia włosów była taka ładna. I w Korei bardzo dużo jest kosmetyków do włosów, w sensie takich pudrów do włosów, jakiś kredek do włosów, pomad do włosów, którymi można sobie po prostu domalować tutaj, jeżeli mamy jakieś prześwity włosy, żeby ta linia była bardzo ładna. No w Korei mają z tym prościej, bo jeżeli większość osób ma czarne włosy, to po prostu kupują sobie czarną kredkę i mogą sobie to domalować. Ciężej jest dobrać kolor tego typu kosmetyków dla osób, które mają włosy na przykład takiego koloru jak ja, chociaż mój kolor włosów zmienia się niestety z każdym myciem ostatnio. Nieważne, nie o tym. Chociaż pytaliście, czy się pokłóciłam z ciemnymi włosami. Nie, po prostu się sprały, tak. To był przerywnik osobisty. Co do koloru włosów, to ciężko mi powiedzieć. Patrząc na to, ile osób farbuje włosy na bardzo jasno, stwierdzam, że chyba Koreańczycy chcą mieć jasne włosy i to chyba po prostu taka odwrotna logika działa i to też było widać na tych na przykładzie wszystkich cech, o których mówiłam wcześniej. Koreańczycy chcą mieć duże oczy, bo nie mają dużych oczu. Chcą mieć podwójną powiekę, bo nie mają takiej powieki. Chcą mieć niewidoczne kości policzkowe, bo mają widoczne kości policzkowe. I to chyba tak zawsze po prostu w życiu jest, że chcemy mieć coś, czego nie mamy. Więc tak jest z tymi standardami piękna. Tak może jest też z włosami. Osoby, które farbują sobie włosy na jasno, na blond, nie przejmują się tym, że te włosy wychodzą takie kurczakowo-żółte. I nawet niektórym osobom to się podoba i nie używają jakichś tonerów specjalnie, żeby ten kolor ochłodzić, tylko po prostu uważają, że mają ładny blond, mając dość żółte włosy. Ciekawe. I jak już jestem przy włosach, chociaż chyba coś na twarzy pominęłam, wydaje mi się, chyba uszy pominęłam, o uszach też zaraz powiemy, ale jak już jesteśmy przy włosach, to jeszcze wśród tych standardów piękna na pewno są włosy bardziej proste niż kręcone, chociaż zauważyłam, że dość popularna jeszcze parę lat temu była taka trwała, że robiło się takie małe fale na włosach. Teraz rzadko widzę osoby z tego typu trwałą, ale bardzo dużo osób robi zabiegi trwałej stylizacji włosów. Nie wiem, jak to się nazywa. W Polsce to jest zupełnie niepopularne. Kto w dzisiejszych czasach chodzi na trwałą, prawda? A w Korei masa ludzi i to się różni między kobietami a mężczyznami, bo u mężczyzn popularne są takie zabiegi, które dają im takie lekkie fale na włosach. Nie są popularne takie bardzo proste włosy, takie jakie mają w standardzie, powiedzmy. A u kobiet najbardziej popularnym zabiegiem na włosy są takie fale, S-curl, czyli curl, czyli skręt. Taka trwała, która sprawia, że mamy takie ładne, bardzo duże fale, że nie są one takie widoczne, tylko po prostu, że włosy się tak ładnie układają. To jest bardzo popularny zabieg, jeden z popularniejszych. Bardzo popularna jest też taka trwała, szczególnie u młodych dziewcząt, która nazywa się Magic i to jest po prostu prostowanie włosów trwałe. Nie jest to takie prostowanie włosów jak w Polsce, keratynowe prostowanie włosów. To jest po prostu taka trwała, która moje włosy prawdopodobnie spaliłaby doszczędnie, ale jest popularna i to, że bardzo wiele dziewcząt albo kobiet ma takie właśnie idealnie proste włosy, to nie zawsze jest tylko genetyka. Bardzo często to jest też ta trwała. W Korei w ogóle trwałych jest tyle, że jakbym się nie bała, że mi spalą te włosy, to bym chyba na jakąś poszła na potrzeby odcinka. Jest na przykład trwała na grzywkę. Dużo tego jest. I o czym jeszcze nie powiedziałam? O uszach nie powiedziałam. Z tymi uszami akurat w Korei nie jest tak bardzo inaczej niż w Polsce, bo o Chinach słyszałam, że bardzo popularne, pożądane są takie uszy, które są mocno odstające. To, że tutaj widać nasze uszy dokładnie i to też podobno ze względu na to, że uważane jest to za urocze. W Korei wydaje mi się, że ten trend nie jest aż taki popularny, po prostu chce się, żeby uszy były ładne, jak najmniejsze. I tyle, nie przesadnie jakieś odstające. Jeszcze mi się jedna rzecz dotycząca twarzy przypomniała. Jest nią to, że Koreańczycy wolą mieć dłuższą twarz niż szerszą. I znowu to taka odwrotna logika działa, bo po prostu standardowo mają szersze twarze, więc chcą mieć dłuższe. Najbardziej to mi się rzuciło
w oczy, kiedy przyjechałam do Korei na delegację i mieliśmy mieć plakietki ze zdjęciami. Takie plakietki tutaj do przypinania i na biurko ze zdjęciami. Ja wysłałam jakieś moje zdjęcie i na plakietce wyglądałam trochę inaczej. I zastanawiałam się cały czas, o co chodzi, co się zmieniło. Okazało się, że po prostu rozciągnięto mi trochę twarz. Ja i tak mam już długą twarz, więc domyślacie się, że mogło to wyglądać komicznie, ale robili tak standardowo. To nie było jakieś duże rozciągnięcie, dosłownie milimetrowe, ale jednak dawało różnicę i robili tak po prostu, żeby ludzie, nie wiem, lepiej się czuli ze swoimi plakietkami, żeby lepiej na nich wyglądali. No ale standardy, piękna standardami, no w Polsce nawet jeżeli mamy jakieś tam standardy, to nie wszyscy się nimi tak przejmują. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jesteśmy tacy, że się nie przejmujemy. W Korei jednak bardzo ludzie się przejmują tym i naprawdę bardzo dużo o tym mówią między sobą. Czują dość dużą presję dotyczącą tych standardów piękna, dotyczącą tego, jak wyglądają. To jest widoczne w wielu aspektach życia, na przykład w tym, jak starają się dostać do pracy. Zawsze w koreańskim życiorysie, w CV trzeba wkleić zdjęcie. Wydaje mi się, że w Polsce też w większości wklejamy zdjęcia, chyba że to się zmieniło. Ale w Korei jest cała otoczka dotycząca takich zdjęć. W sensie idzie się do takiego fotografa, który specjalizuje się w zdjęciach do CV i który wie, jak sfotoshopować te zdjęcia, żeby wyszły najładniejsze i sprawiały wrażenie najbardziej godnej zatrudnienia osoby. Bardzo dużą uwagę się do tego przywiązuje i też to jest ciekawe, że bardzo się photoshopuje te zdjęcia u fotografa. Ja tu Kaś mam przykład. Moje prawo jazdy z Polski i moje prawo jazdy z Korei. To po prostu to zdjęcie nie powinno ujrzeć światła dziennego. To jest bardzo stare zdjęcie. Czy ja w ogóle to prawo jazdy mam ważne jeszcze? Bezterminowe. Stawienie jest zupełnie inne, no ale no powiedzmy, no nie jest to zdjęcie, na którym wygląda się przesadnie korzystnie. Nie wiem, czy to tylko ja tak zawsze niekorzystnie wyglądałam na zdjęciach w prawo jazdy polskim i dowodach i w paszportach. Paszportowe to w ogóle jest masakra. A w Korei paszportowe też się photoshopuje. No ale zdjęcie na prawo jazdy koreańskim. Czy wy widzicie to, jak moja twarz jest symetryczna? Ile tu się pan fotograf na tym photoshopie napracował. Nawet policzki mi trochę odchudził. No, napracował się pan i to pokazuje, jakie to jest powszechne, że po prostu wszystko się dostosowuje pod takie standardy. I to też widać bardzo na przykład w aplikacjach do robienia zdjęć. Jest taka aplikacja, jedna z najbardziej popularnych, Snow się nazywa i tam jak się wejdzie w normalne ustawienia, z automatu już tam zmienia całą twarz pod takie koreańskie cechy. Automatycznie tutaj mamy szerzej, tutaj mamy dużo wężej, oczy się stają dużo większe. No, widać to bardzo i to sprawia, że ta aplikacja w ogóle nie pasuje do robienia zdjęć ludziom o polskich cechach twarzy, bo wygląda się wtedy trochę jak ufoludek. Zresztą może tu wstawimy zdjęcie takiego, takie robione tą aplikacją. Jeszcze ostatnia rzecz, o której powiem i którą było widać na początku tego odcinka. Kiedy szłam do domu, szła przede mną pani z parasolką, dlatego że jest bardzo gorąco i świeci słońce. I świeci mocno słońce, co sprawia, że skóra bardzo szybko się opala. I oczywiście, pomijając już względy zdrowotne i to, że to opalanie jest niezdrowe, to Koreańczykom bardzo zależy, żeby mieć jasną skórę. Chodzi o to, żeby ta skóra była jak najjaśniejsza, najbielsza, że to jest uważane za coś ładnego. W Polsce, jeżeli ktoś jest blady, to mówi się, że wygląda na chorego. Wygląda, jakby mu brakowało jakichś witamin, że, no, że anemicznie wygląda, powiedzmy. Tak się często uważa. W Korei taka jasna skóra to jest coś normalnego i pożądanego. To chyba tyle. Jeżeli jesteście ciekawi tematu koreańskiej sylwetki, szczupłości, to zostawiam linka w opisie. Było już coś na ten temat, a ja teraz idę odebrać mój jedyny słuszny standard piękna z przedszkola. Bardzo jestem ciekawa, co wy myślicie o standardach piękna, że czy bardziej podobają wam się polskie, czy bardziej koreańskie, czy ładniejsi byście byli w Polsce czy w Korei. Więc kończę ten odcinek takim koreańskim gestem. Właśnie dlatego tak Koreańczycy często robią do zdjęć. To się nazywa kotbaccim, czyli no kielich kwiatowy, podstawka pod kwiatek. I chodzi o to, żeby nasza twarz wyglądała bardziej w kształt literki V. Więc kończę ten odcinek i mówię wam pa pa. I oczywiście subskrybujcie i klikajcie łapki w górę. To jest mój standard piękna.